uważam, że no zdecydowanie tutaj dzisiaj byliśmy lepsi, druga połowa, no to nie podlegało to żadnej dyskusji, masa sytuacji, masa po prostu jeszcze niewykorzystanych, pierwsza połowa wyrównana, ale zagraliśmy tak jak chcieliśmy, no powiem szczerze, że zespół taktycznie, no praktycznie bez zastrzeżeń, no Ursus nie miał żadnej chyba klarownej sytuacji i zagraliśmy konsekwentnie, bardzo mądrze, trochę się obawialiśmy, bo musieliśmy przestawić obronę w ostatniej chwili, bo Karol Drwęcki doznał kontuzji na rozgrzewce i musieliśmy to zmodyfikować, ale to nie wpłynęło na działania w defensywie i no powiem szczerze, że jestem niezadowolony, ale dumny z tego, co dzisiaj zrobiliśmy, bo Ursus to bardzo mocny przeciwnik i mi osobiście on nie leżał, bo to pierwsze moje zwycięstwo z tą drużyną, bo awansując z Legionowią zrobiłem na nich jeden punkt. Teraz w zeszłej rundzie w Świcie przegraliśmy tu 2-0, tu dzisiaj 3-0, no nic tylko się cieszyć, ale też nie wpadamy w jakąś euforię. Wiemy na co nas stać, mamy tydzień do meczu z Polonią i to teraz oni muszą się nas obawiać, a nie odwrotnie. No właśnie, wynik 3-0, ale wydaje się, że znaczy trochę niedosytu pozostaje, bo mógł być spokojnie dużo więcej. Zgadza się, no weszli ci nasi zawodnicy rezerwowi, mieli dokończyć to dzieło i fajnie to wyglądało do momentu finalizacji, no i tam ta nerwowość, niedokładność, gdzieś no sporo tych sytuacji niewykorzystanych, no ale też jest doświadczenie, jest jakiś materiał do analizy, mamy nad czym pracować, tak jak mówiłem, no nie zachwycamy się tu, ale cieszymy się, no bo byliśmy lepsi zdecydowanie i rozkręcamy się, tak to widać z meczu na mecz. Mhm. Czy Marcin Kozłowski to zmiana wynikała z gry, czy to jakaś kontuzja? Nie, no to moja wina generalnie, bo nie powinienem Koziołka wystawiać, bo dość słabo się prezentował w tygodniu i liczyłem na to, że coś się zmieni, ale cudów nie ma i, no, i źle, że tak wyszło, no ale też z drugiej strony no, nie mogłem czekać, musiałem ten swój błąd naprawić. No, może się trafić słabsza dyspozycja i tak było, nie? I to było widać, że tu Marcin nie jest w najwyższej dyspozycji, a ja go mimo tego na to boisko posłałem i tak jak mówię, to była moja wina, no naprawiłem ten błąd, ale mam nadzieję, że zawodnik nie będzie czuł urazy, zresztą to jest normalny chłopak, jak wszyscy tutaj i zrozumie, że dobro drużyny jak zwykle jest na pierwszym miejscu i też tak było w tym momencie. Łukasz Kominiak ostatnio opuszczał boisko jeszcze w pierwszej połowie, a dzisiaj było widać chyba tą piłkarską złość, bo dużo lepiej zagrał. No uważam, że bardzo dobrze zagrał, bardzo dobrze zamknął tą stronę, właściwie bezbłędnie moim zdaniem w defensywie i no tylko się cieszyć, tak, bo to jest odpowiedź, to co ja zawodnikom mówię, to jest odpowiedź dla mnie, tak, na taką zmianę, tak, na zmianę w 20 minucie, wyszedł w pierwszym składzie i pokazał na co go naprawdę stać i tego oczekujemy w kolejnych meczach. Jeszcze chciałem się zapytać, Piotrka Basiuka, bo opuszczał boisko, kulał, coś poważnego? Właśnie, to jest problem, że kurczę, najbardziej jesteśmy zmartwieni dzisiaj tym, że no Karol przed meczem zszedł Piotrek, no i zszedł Steciu też z kontuzją lekką, tak, co prawda, ale no to nas troszeczkę martwi. Mam nadzieję, że do poniedziałku już to wszystko się nam ułoży i spokojnie będziemy mogli się przygotowywać do meczu z Polonią. Już ostatnie moje pytanie, trenerze, dzisiaj sztab trenerski Polonii na trybunach. Czego możemy się spodziewać po tym meczu? Po meczu Polonia Świt, tak? No, każdy obserwuje, nie wiadomo, analizuje, to jest naturalne. Ja jutro też będę na ich meczu, to jest norma. No. Ja myślę, że będzie dobre widowisko, bo zapowiada się, że będzie dużo ludzi. Na pewno piłkarsko nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale myślę, że walka, zaangażowanie to jest gwarantowane. No wiadomo, my u siebie nie zwykliśmy przegrywać i tak będzie tym razem.